Moi drodzy, drodzy handlowcy, oto jest system CRM. Po to, żebyśmy wiedzieli, co dokładnie robicie. Żeby już nie było takiej sytuacji, że nic nie robicie. Będziemy wszystko wiedzieć. Jeżeli motywacją do wyboru CRM-a jest to, żebym ja kontrolował swój zespół, to problem leży gdzie indziej. Cześć, witajcie, witam Was serdecznie w kolejnym odcinku programu Wise Business School, gdzie tłumaczymy, Trudne biznesowe zagadnienia w zrozumiały sposób. Dzisiaj przed nami trzecia już w historii rozmowa na kanale. Cześć Filip. Cześć Szymon. I to Filipa możecie już kojarzyć z kanału Wise Tools. Powiesz o tym trochę więcej? Tak, prowadzę kanał, który jest też kanałem Wise Group, kanał Wise Tools, na którym prezentuję narzędzia usprawniające pracę. To już mi, ten początek kanału już mi tak wszedł w krew. Że... Dzień dobry, witam serdecznie na kanale Wise y Tools, na którym prezentuję narzędzia usprawniające pracę. Na kanale Wise Business Club, gdzie tłumaczymy trudne biznesowe zagadnienia w zrozumiały sposób. No właśnie, tak to jest, jak się dwóch YouTuberów spotka przy dwóch fotelach. Niemniej, moi drodzy, krótkie wprowadzenie. Dlaczego zaprosiłem Filipa i na jaki temat chciałbym z nim porozmawiać? I jeżeli mówi się o układaniu sprzedaży, to prawie wszystkim zazwyczaj przychodzi do głowy słowo CRM. Dlatego, że CRM jako klasa oprogramowania kojarzy się bardzo, bardzo silnie z porządkowaniem sprzedaży, z można powiedzieć układaniem pracy handlowców. Natomiast rzeczywistość byłaby zbyt różowa, gdyby było to tak proste, jak w samej nazwie. To znaczy, że kupimy system CRM, zaniesiemy do działu sprzedaży, dział sprzedaży, zacznie z tego korzystać, a my jako biznes. Wyciągniemy z tego nieskończenie wiele korzyści. Raczej, niestety, smutna biznesowa rzeczywistość wygląda w taki sposób, że wybieramy jakiś system CRM, mamy szlachetne intencje, natomiast po 3, 4, 6 miesiącach okazuje się, że nikt z tego nie korzysta, a z samego systemu nic nie wynika. I dzisiaj specjalnie Filip obok mnie po to, żeby porozmawiać, z czego to wynika i w jaki sposób potencjalnie możemy sobie z tym poradzić. Więc jeżeli pracujecie w sprzedaży i chcecie ją porządkować, to jest to zdecydowanie materiał dla Was. No dobrze Filip, co ci daje mandat do tego, żeby wypowiadać się na temat systemu CRM? Tak w o. ogóle. Mocno zaczynamy. Okay. Um. Daje mi to, że de facto ja uwielbiam technologię i od dobrych kilku lat zgłębiam rzeczywiście to, jak tą technologię wdrożyć w codzienność, ale też przede wszystkim wdrożyć w sprzedaż, tak? no bo to, to jest główny element, gdzie najczęściej najlepiej wdrażać tą technologię, właśnie w formie systemów CRM. Przez... Ponad, no trochę ponad dwa lata zajmowałem się HubSpotem i odpowiadałem za wdrożenia i za dobór tego systemu. Wcześniej też korzystałem z różnych systemów i, i też zanim trafiłem do HubSpot'a, to już praktycznie rok, rok z niego korzystałem, rok go znałem, a w Sellwise już w zasadzie za kilka dni będzie, jak będę rok, i przez ten rok to mam wrażenie, że wydarzyło się... Dużo, dużo więcej kilkadziesiąt... niż wcześniej przez dwa lata z HubSpotem, to na pewno. Wdrożyłem, wiesz co, ja naprawdę nie liczyłem tego ja myślę, dokładnie. ale grube kilkadziesiąt. Wstępuje. Ale grube, tak, tak, z tego co, co, co rozmawialiśmy, że to nawet dzisiaj rano, to aktualnie my mamy we wdrożeniu kilkanaście systemów. Teraz, w wakacje, kiedy wszyscy powinni być na urlopie, to my wdrażamy kilkanaście CRM-ów. A jest środek sierpnia. No właśnie. To teraz mówiliśmy o tym, że najczęściej osoby, które wdrażają systemy CRM, mają szlachetne intencje. I jakie są to intencje? Zazwyczaj intencją jest to, żeby na przykład mierzyć skuteczność procesu sprzedaży. Co jeszcze? Znaczy, intencja jest zazwyczaj taka, że bardzo często przynajmniej się powtarza, nie mamy jednego miejsca, gdzie będziemy mieli klientów. Jedno. Tak. Nie mamy takiej kartoteki, gdzie wiesz, te wszystkie dane Co będą. Jeszcze? To jest jedna intencja. Druga intencja, no gdzieś powinniśmy notować, czy dzwoniliśmy, czy pisaliśmy, do Czyli klienta. Czyli uporządkowanie nie? procesu. Czyli nie wiem, czy tak daleko bym to nazywał. Nie? Bardziej okay. gdzieś powinniśmy mieć te notatki. Nie? Czy okay. to dzwoniłeś? Historia, Marek, historia działań z klientem. Czy, tak, taka mm -hmm. historia, o dokładnie. Historia działań z klientem, taki rozszerzony notatnik. Nie? Kolejne rzeczywiście, że chcielibyśmy coś mierzyć. No przecież fajnie by było zmierzyć ilu tych klientów, ilu nam odpada, do ilu napisaliśmy maila, a do ilu zadzwoniliśmy jakoś to wyciągnąć jakiś raport z tego, nie? Tak, to zmierzyć, to by znaleźć gdzie nie działa, bo dopiero jak zmierzymy, jesteśmy w stanie stwierdzić, że akurat w naszym procesie to to drugie spotkanie szczególnie sprawia, że na przykład odpada nam bardzo dużo biznesu i tam tkwi jakiś problem. Czyli żeby dokopać się do tej wiedzy. A co absolutnie, jeszcze? absolutnie piękne to, o czym mówisz, ale żeby do tego dojść, to musimy w ten system rzeczywiście wdrożyć proces. Do tego wrócimy. <grym> Dobra. No właśnie. Do tego wrócimy. Jeszcze to, że oddolne inicjatywy są często. To tak. się coraz częściej pojawia, że przychodzą handlowcy do szefa, do menadżera i mówią: Słuchaj, chcielibyśmy CRM, mamy dosyć Excela, albo mamy dosyć czegokolwiek, z czego mm -hmm. korzystamy, bo na przykład każdy z czegoś innego. Nie? I pojawia się oddolna inicjatywa, dyrektorze chcemy wdrożyć CRM. Albo zmienić CRM, bo teraz też to jest pewnie piąta intencja, nie, że coś, z czego Dokładnie korzystamy tak, obecnie jest brzydkie, smutne, żmudne i w ogóle do niczego nam nie służy. I to jest w ogóle takie zjawisko, które ostatnio bardzo mocno obserwujemy, mm -hmm. że coraz częściej zgłaszają się do nas na konsultacje klienci, którzy mówią, ale ja mam CRM, tylko on mi nie działa tak jak powinien. Czyli tak, jakbym, ja bym podsumował intencje w trzy kategorie. Pierwsza kategoria to jest archiwizowanie, tak. szeroko pojęte. Druga kategoria to analityka, szeroko pojęta, czyli mierzenie, Dokładnie tak. e, znajdowanie wąskich gardeł, a trzecia kategoria, którą bym wymienił, to zarządzanie. To znaczy jestem w stanie wykazać, że ta grupa klientów to jest grupa klientów, z którymi długo nie rozmawiałem. E, ta grupa klientów to jest grupa klientów, która sto razy pytała, nigdy nie kupiła. E, tak. E, tak. Wszyscy <laughs> mamy takich klientów, którzy zawsze wysyłają pełni zaangażowania, zapytania. I na koniec jest nic. <noise> Wszystkie znaki na niebie ziemi mówią, że to świetny klient, nie? Tak. I dobrany i w ogóle scoring w systemie marketing i automation jest na takim poziomie zaangażowany, to jest dokładnie ta buyer persona i coś coś nie gra. Więc mamy tak: archiwizowanie, analityka i zarządzanie. I też często zarządzanie na poziomie lokalnym, czyli takim, że handlowiec sam rano wstaje i widzi w CRM-ie co dzisiaj ma robić. Nie musi tego zgadywać w żaden sposób, nie? No to jest piękne. No, po... no właśnie. To Wchodzi teraz. rano do firmy, odpala Centrum Dowodzenia zwane CRM-em i od razu wie, co, z kim, kiedy i dlaczego ma robić. No tak, no ale jakby oboje znamy setki firm, które w ten sposób pracują. Łącznie tak. z naszą. Tak. No i teraz pytanie: Wspomniałeś coś o tym, że żeby mierzyć, żeby analizować, to tam musi być proces. Rozwiniesz to, bo to zakładam, jest pierwszy ten czynnik, który sprawia, że. Mamy system CRM, który jest bez sensu, nie korzystamy z niego i nie przynosi to rezultatów. Może być przykładami? Oczywiście. No to super. Jest taka, taka sytuacja, i ona rzeczywiście teraz się przewija, bo teraz bardzo dużo analizujemy sytuacji, kiedy przychodzą nas klienci na darmową konsultację i co jest, co jest de facto problemem, z którym się pojawiają. I coraz częściej pojawia się taka sytuacja, gdzie no wybraliśmy system CRM. Wdrożyliśmy. Ja mówię, dobrze, to zatrzymajmy się chwilę. Nie? Jak wyglądało to wdrożenie, mhm. jak to się odbywało? No wiesz, no tak poczytaliśmy o nim, obejrzeliśmy, ustawiliśmy coś, co, co widzieliśmy, że można ustawić i to działało. I, czyli nie było tego fundamentu, yy, że mamy rzeczywisty proces, który jest zdefiniowany, i ten rzeczywisty proces będzie wyzwalany przez CRM-a. Ja wiem, że to może to zabrzmieć skomplikowanie, ale. No nie, to, to jest akurat bardzo łatwo wyjaśnić. Ale wie, że faktor, jeżeli, tak, tak, tak to powinno działać. Że nie? jeżeli systematyzujesz pracę dookoła chaosu, to zwielokrotniasz sam chaos. Dokładnie tak. Czyli jeżeli dzisiaj handlowcy nie mają procesu, każdy działa jak działa. To wdrożenie CRM-a to będzie tak naprawdę drogi notatnik, ba, może się okazać, że to będzie notatnik, który jest wypełniany po godzinach, pojawiają się w nim deklaratywne dane i de facto on nie funkcjonuje. A to jest, to jest kolejny problem, zwróć uwagę, nie? czyli pierwszy jest taki, że nie mamy spójnego procesu w dziale sprzedaży, wtedy de facto funkcja analityczna znika. Nie no, bo, bo jeżeli chciałbym stwierdzić. Nie, nie masz opcji zanalizować tego, no bo no bo czego? Co? Jak? No, bo nie, nie zanalizujesz nie tego żalne. Że... No właśnie, nie? Więc de facto analityka musiałaby być osobna dla każdego handlowca, co jest pewnie średnio realne, średnio skuteczne. Ale nawet wiesz, to nawet... To... Też rozmawialiśmy o tym ostatnio na którymś z mastermindów, że nie, nawet ta analityka dla każdego handlowca, gdzie on każdą transakcję robi inną, inaczej postępuje na zasadzie, a dzisiaj zadzwonię, albo dzisiaj nie zadzwonię, a dzisiaj wyślę takiego maila innego, to nie porównasz tego, nie jesteś w stanie wyłonić z tego nawet procesu, bo on nie ma procesu. <laughs> ale pewnie. powiedziałeś też o deklaratywnych danych. To znaczy, ja to sobie wyobrażam w taki sposób, że e, przyszedł szef i powiedział: moi drodzy, drodzy handlowcy, Oto jest system CRM. Po to, żebyśmy wiedzieli, co dokładnie robicie, żeby już nie było takiej sytuacji, że nic nie robicie. Będziemy wszystko wiedzieć. Czy mam... Czekaj. I teraz <laughs> wpisujcie, wpisujcie. No i mi ja tydzień. Koniecznie wpisujcie. Koniecznie wpisujcie. Mi ja tydzień i szef pyta. No i gdzie jest wpisane? I oni mówią, no zaraz wpiszemy. I wpisując z całego tygodnia te deklaratywne dane, w piątek wpisując co się wydarzyło w poniedziałek, nie pamiętając kompletnie znaczy, co się wydarzyło. Powiedz mi i daj mi jednego handlowca, którego posadzimy między 15 a 17 w piątek po całym tygodniu rzetelnej pracy, tak. który naprawdę dobrze wypełni tego CRM. Nie, to jest jakby to, to, jest nierealne. To, jest, to jest nierealne, to jest raz, ale to jest błąd sam we wdrożeniu, że ktoś uruchomił CRM nie jako narzędzie, na, na którym pracujemy, w którym pracujemy na co dzień. Tylko jako narzędzie do raportowania. I ja, I ja widzę tu jeszcze w ogóle jeden poważny błąd, że jeżeli motywacją do wyboru CRM-a jest to, żebym ja kontrolował swój zespół, to problem leży gdzie indziej. Że... W sensie, jakby CRM tak. jest rozwiązanie tego problemu, nie? Tak, dokładnie. To, 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 to może warto głębiej sprawdzić, co jest de facto problemem i zacząć inaczej pracować z tym zespołem, a nie wdrażać narzędzie, które, o, teraz to ja będę widział, co ty gdzie robisz. Ale jakby to celowo, celowo tego użyłem, bo to jest błąd, który ja chyba osobiście widywałem najczęściej. No bo ta intencja u samych fundamentów jest na swój sposób szlachetna, że będziemy widzieli historię waszych działań na wszystkich klientach. Nie? Oczywiście. I ja pamiętam doskonale tak. pamiętam rozmowę z jednym z handlowców. Ona jest przerażająca. To był handlowy, który pracował jakby lat 40 kilka, pracujący w krakowskiej dużej firmie informatycznej, który bierze mnie na bok i mówi tak, Szymon. Ale przecież, jak ja to im wpiszę tam wszystko, to nie mogą w każdej chwili zwolnić. A jak im nie wpiszę, to nie mogą, bo tylko ja mam wszystko tu i w swoim notesie. I teraz wiesz, i to są prawdziwe lęki ludzi, nie? że jeżeli tak. ktoś wchodzi z systemem i mówi, będziemy mieli pełną historię Twoich działań, wszystko sprawdzimy, zmierzymy, sprawdzimy, a potem się z tego. Rozliczymy jest takie brzydkie słowo w sprzedaży, to do tego to doprowadza, że ludzie wypełniają to w piątek i wypełniają to danymi, które się mają spodobać szefowi, a nie być prawdziwe. Nie no, piękne-zielone dane wtedy wchodzą. Tak? A potem ja jeszcze się spotkałem z sytuacją, że tak, one tak wchodzą kaskadowo te piękne zielone dane. Co masz na myśli? Handlowcy wpisują piękne zielone dane, na co team liderzy kolorują te dane jeszcze bardziej na zielono. Żeby okay. na końcu dyrektor je pokolorował i przesłał wyżej. <noise> o ja, I to jest okay. taka kaskadowa kolorowanka. Nie? Złożona z totalnie deklaratywnych danych. Na każdym kroku, kiedy się zatrzymują, te dane są zmieniane. I wtedy nagle zarząd otrzymuje takie dane i mówi, nie, jaka A. recesja. Zaraz. Ale czekaj, ale teraz nie, z drugiej dobrze. strony. Jak często spotykasz się z tym, że, że ktoś, kto wdraża CRMA. W ogóle nie wie o tej funkcji analitycznej i funkcji zarządzania w kontekście systemu CRM. Bo jakby stawiam hipotezę, że rozniosło się po rynku w jakiś dziwny, magiczny sposób, że właśnie CRM to narzędzie do raportowania. Ale yy, mam takie wrażenie, i bardzo często się z tym spotykam, że jest też sytuacja, w której jest, że CRM to jest narzędzie do wypełniania. Ja bardzo staram się z tym walczyć, szczególnie jak robię przed w projektu, to dużo czasu poświęcam na to, żeby wytłumaczyć kwintesencję, po co ten CRM w ogóle jest, po co on wam ma być. On jest po to, żeby był centrum dowodzenia pracy tego handlowca, żeby to było pierwsze miejsce, do którego on się loguje, włączając komputer, bo tam ma informacje. Którzy klienci za ile kupują, dlaczego kupują, do których dzwonić, kiedy dzwonić, jakie szanse sprzedaży, na Jaki jakie produkty. Otwarte, na jakim są etapie? jakie otwarte, na którym etapie procesu, co jeszcze mam do zrobienia, które zadania powinien robić dziś. Ba, może się okazać, że na rano otwiera CRM-a, a CRM mu podpowiada: słuchaj, tu jest taki klient, który już drugi miesiąc od ciebie nie kupuje. Warto by było do niego zadzwonić. Ba, mamy nawet wzory maila albo wzory telefonu, które powinno się w tym momencie wykonać, żeby nie trzeba było za dużo myśleć. Ja uważam, że. W takiej sytuacji, że handlowiec musi myśleć i przypominać sobie do kogo i kiedy ma zadzwonić, to jest bez sensu w ogóle, totalny. Znaczy, nie, no to jeśli taką rzeczy system. nie przypomni sobie 100% przypadków, nie do ma których opcji. ma zadzwonić. Nie ma opcji. On ma potem ten system, ale żeby ten system odpowiednio funkcjonował, to musimy mieć to, o czym rozmawialiśmy na początku, proces. Dobra. I teraz no. dodam jeszcze jedno. Jeżeli proces jest świetnie zdefiniowany, jest w Excelu, to ja się spotykam coraz częściej z tym, że on w tym Excelu po prostu jest. Zostaje tam. On tam jest, pięknie wygląda, ba, ładna tabela, świetnie pokolorowana, super czcionką zrobiona. I, i, i świetnie, ale to jest 50% roboty. Nie? bo drugie 50% to jest wdrożyć ten proces w system, który będzie wyzwalał ten proces, czyli właśnie w CRM. Okej, okay, a teraz jak sobie radzisz w takim razie z obiekcją, którą strzelam, że każdy dyrektor sprzedaży wdrażający system CRM napotkał w swoim zespole, która brzmi tak. Ty do mnie mówisz o tym systemie, ja jestem handlowcem i mówię Ci Filip, z całym szacunkiem, ale spójrz, tu jest mój notes. Ja tu mam wszystko, rozumiesz? Wszystko tu mam i ja wszystko z tego wiem. Ja wiem, że to może być dla Ciebie nie do ogarnięcia, ale ja tu mam tak zorganizowane, że ja tu wszystko mam w swoim papierowym notesie: Twój system CRM jest mi do niczego niepotrzebny. Nie ma możliwości, żeby w papierowym notesie był w stanie prowadzić proces sprzedaży. Nie ma możliwości. Ja i wtedy wiesz co? Bardzo często też pytam, a jak filtrujesz dane? Nie, jakby to jest proste pytanie. Nie? Jaką masz skuteczność na 100 tematów twoich ostatnich, ile procent zostało sprzedanych? A Odpowiedz się... w 30 sekund, bo jeżeli nie odpowiesz w 30 sekund, to znaczy, że tego nie mierzysz. Nie jesteś w stanie tego zmierzyć tym notesem. Nie masz opcji. Druga sprawa. Powiedz mi w takim razie, ilu dokładnie masz klientów, tak, z którymi handlowałeś w tym miesiącu, jeden, z którymi w, dwa, po, w cztery, poprzednich pięć. miesiącach, którzy ostatnio nie kupują, którym teraz spadły obroty. No tu można mnożyć tego, naprawdę. Raz, patrz, na, najlepsze pytanie, z jakiego powodu najczęściej nie kupują? O, no to to już w ogóle pojechałeś, teraz wiesz, dużo szerzej, nie? A jakie są, w ogóle jakie są powody tego niekupowania kupowania i jakie analizujecie na podstawie tego notesu, nie? Tu już wiesz, jakby można bardzo dużo rzeczy, natomiast stosunkowo rzadko się to zdarza, aż tak, no naprawdę, naprawdę rzadko. Najczęściej jest tak, no dobra, ale czy my będziemy mieli czas, żeby to wypełniać, i wtedy trzeba bardzo mocno się pokazać, że to ma być centrum dowodzenia, że ty nie musisz mieć czasu, że wiele rzeczy w nowoczesnych systemach CRM pozwala ci wykonywać Twoją pracę, a ona się sama w CRM-ie odnotowuje. Tak choćby maile które praktycznie w każdym CRM-ie się same zaczynają zapisywać pod klientem. Telefony, coraz częściej są aplikacje mobilne, które jak wykonasz telefon do klienta, to klikasz tylko save i on trafia na kartę klienta w CRM-ie. Spotkania, dzisiaj w dobie po, po tak naprawdę, no to dzisiaj spotkania są wszyscy, używam kalendarzy Google, kalendarza Outlook, spotkania czy na Zoomie, czy na Teamsach, na Google Meet. Jeżeli zapraszasz jako gościa klienta, to to ląduje w CRM-ie jak robisz podstawowe aktywności handlowe, telefony, maile, spotkania, to to de facto samo się raportuje w twoim CRM-ie. No dobrze, zaraz zbierzmy w takim razie sumę problemów. Suma problemów jest z tego co mówimy taka, że bardzo często brakuje świadomości jaką funkcję ma ten CRM pełnić, to jest pierwsza rzecz. Tak. Druga rzecz, brakuje procesu, który chcemy usystematyzować i go fizycznie zmierzyć, każdy handlowiec pracuje inaczej. Trzecia rzecz, brakuje wdrożenia ale takiego wdrożenia na poziomie zespołu. To znaczy, jak z tego masz korzystać, jak masz na tym pracować, jak masz wyznaczać sobie zadania, jakby, jak, jak powinna wyglądać Twoja praca. Nie? że zbyt często mam wrażenie, jest podsuwany system pod nos pracownika. Z... Mamy crm tu masz loginę. A co w nim jest? No zobacz, poklikaj, sobie pisuj, sprawdź. Spisuj wszystko. I spytaj Marka, a on już działa na nim. To, <laughs> ale to jest prawdziwy przykład, nie? Był wdrażany przez tak zwanego Badiego. Tu siedzi Marek, Marek pracuje, Marek ci opowie. No i okej. Okay. Potem ja bym powiedział, że jest czwarty problem, czyli czwarty problem związany z tym, że uruchomiliśmy sobie CRM, który kompletnie nie pasuje do naszej pracy, bo nie byliśmy świadomi tego, jaki powinien pasować. Systemów na rynku jest 3,5 tysiąca, 4 tysiące wszystkich. Przynajmniej taką listę pokazuje jeden z popularnych portali do porównywania systemów CRM. To, to jest dość dużo jednak systemów do wyboru. Po żeby Dobrze zakończyć materiał, żeby zakończyć go nieco bardziej pozytywnie, to opowiedz, co najczęściej robisz, bądź co zrobić, kiedy trafia do Ciebie właśnie ktoś, kto ma ten problem, że moje wdrożenie się nie udało, ludzie nie korzystają. Co wtedy się dzieje? Tak, to jest sytuacja, która występuje teraz naprawdę bardzo często, że właśnie pojawia się klient, który mówi, słuchaj, bo my mamy crm w zasadzie, ale on albo nie działa, albo źle działa, albo w zasadzie to. O, to jest jeszcze sytuacja, która się pojawiła ostatnio i to któryś raz. No w zasadzie mamy crm ale ja tam się dawno nie logowałem. <grym> okay. I wtedy my mamy na to proces. W którym najpierw rozmawiamy z tym klientem, jest konsultacja, no bo u nas wszyscy klienci trafiają przez darmową konsultację, na której naprawdę rzetelnie staramy się mu pomóc i podpowiedzieć, tak? czyli już po prostu dać jakiś wartościowy tip, który on może od razu zastosować, co może się wydarzyć. Następnie kolejnym etapem, żeby mu pomóc wybrać system CRM i naprawdę go dobrać bądź naprawić do jego sytuacji, bądź naprawić ten, jest warsztat przedwróżniowy. Wtedy jesteśmy w stanie sprawdzić, jak oni naprawdę pracują, jaki mają proces, jaki jest ten model codziennej pracy, czy oni się spotykają z klientami, czy dzwonią, czy odbierają połączenia, czy przyjmują lidy na skrzynkę typu zespół małpa, czy na skrzynki imienne, czy przez formularz na stronie. Tu jest wiele czynników, które na to wpływają. Jaki system będzie mógł im pomóc? Może się okazać, że wystarczy naprawić ten i prawidłowo go wdrożyć. Okej, okay, super. Okej, okay, ale to jakby na warsztacie przed wdrożeniem powstaje. W takim razie mapa tych procesów powstaje, przechodzących tak. przez... Powstaje mapa, powstaje mhm. notatka pokazująca, jak oni rzeczywiście pracują i wynikiem tego warsztatu powinna być rekomendacja konkretnych, kolejnych działań. Czy zostajemy z tym systemem, bo on się rzeczywiście u nas sprawdzi, wystarczy go tylko ponownie wdrożyć, tak? czy warto zmienić i przyjrzeć się innym systemom. Czasem jest tak, że trzeba będzie zrobić dogrywkę, żeby sprawdzić inne systemy, przetestować, a czasem sytuacja jest na tyle jasna, że można od razu zarekomendować konkretne rozwiązanie. To wszystko zależy. Dobra, a rozkodujmy słowo wdrożyć. Wdrożyć to znaczy naprawdę przygotować konkretne mapy procesów. Przygotować technicznie ten system, żeby wyzwalał te procesy, następnie zaimportować tam dane. I dopiero rozpocząć szkolenia z załogą. I bardzo ważnym elementem jest, żeby oczywiście plus minus w połowie tego wdrożenia, jak rozpoczynają się te szkolenia z załogą, żeby oni zaczęli pracować w tym systemie. Żeby nie było tak, że wdrożenie jest w warunkach laboratoryjnych, a nagle wdrożeniowiec mówi to do widzenia, a oni wtedy zaczynają pracę. Bo to może nie zadziałać. Tak, niestety. Znamy nie? to Nie zadziała. Dlaczego nie zadziała? Dlatego, że zespół bardzo dużo ma pytań, obiekcji, uwag i sugestii w momencie A, kiedy rozpoczyna pracę. Dlatego wdrożeniowiec właśnie tak robi. No, nie, no, taka jest prawda, nie z pewnością. No, nie? Dlatego rozpoczynamy pracę i całe szkolenia, które się odbywają z załogą, odbywają się na Pracy już prawdziwej w tym systemie, kiedy odpowiadamy na pytania, kiedy są uwagi, kiedy są sugestie, ba. Bardzo często na tym etapie są zmiany w procesach. Trzeba dokonać drobnych korekt codzienności, hmm. y, y, choćby co? rodzajów zadań, które wykonują, bo okazuje się, że przy ponownym wdrożeniu, prawidłowym wdrożeniu tego systemu, można od razu pewne wąskie gardła w procesach usunąć, bo Boje one widać. się pokazują. Po prostu, okay. bo je nagle widać, bo nagle widać, że na tym etapie tracimy najwięcej biznesu, bo mm. nagle widać, że ten rodzaj zadania jest bez sensu i on nam nic nie daje w tym procesie, bo nagle widać, że skoro my często spotykamy się z klientami na Teamsach i korzystamy z tego kalendarza, to trzeba zrobić tą integrację, bo inaczej tracimy czas, czego wcześniej nie rozważaliśmy. To są przypadki z życia, tak? gdzie nagle się okazuje, że w tym procesie ten etap jest bez sensu, on był świetny w Excelu, ale w CRM-ie on nie ma sensu po prostu, bo jest zbędnym klikaniem. Wiesz, co tak sobie myślę teraz, jak opowiadasz? U nas był, parę miesięcy temu zdarzył się w firmie taki dzień, po którym stwierdziłem, że mamy dobrze wdrożony system CRM w Sellwise. Wiesz za to był za dzień? Nie. Nasz system CRM nie działał. Serwer u producenta był wyłączony, zepsuty czy cokolwiek. I ludzie przyszli rano był do pracy. to prawda. Przyszli rano do pracy i powiedzieli, że. Ja nie wiem, co ja mam robić. Nie wiem, jak mam, nie wiem z kim mam pracować. Nic nie wiem w ogóle, co ja miałem na dzisiaj. W ogóle wszystko było w systemie. Nie? Jeden dzień w historii był taki, tam po godzinie to włączyli. nie? ale myślałem sobie, że, że, że wow, że rzeczywiście. To jest dobrze wdrożony system CRM. Tak, to raz, a dwa, wszystkie dane, które my zbieramy w naszym biznesie, dane też na przykład o linii systemów CRM. Ile lidów, jaka skuteczność na jakim etapie, cała, cała rozmowa, które ja mam takie poczucie, że rozmowy, które najwięcej wniosły do rozwoju naszej grupy, to są rozmowy nad danymi i kreatywność ludzi nad danymi. To znaczy, hej, spójrz w tym miejscu, cyfry pokazują, że jest problem. Co sądzisz, co powinniśmy zrobić? Nie? I to wyzwala ludzką kreatywność, zastanawianie się, jakby. Tutaj siedzimy w tle, za nami widać AdWise na przykład, nie? i tam jest podobnie. Teraz mamy dużo cyfr, widzimy te cyfry, bardzo dużo rozmawiamy o tym, co zrobić, ale guzik byśmy widzieli, gdyby, gdyby nie było systemu. Ale cel. zdecydowanie tak, dlatego tu ważnym przy szkoleniu załogi, bardzo ważnym elementem, wręcz kluczowym, jest to, żeby postawić na to, że oni mają pracować w systemie, a nie cały dzień pracować, a na końcu. I odnotować to w systemie. Odpalam rano system, dzwonię do klienta, co dzwonię, mając na ekranie CRM-a, gdzie od razu robię notatkę. Wysyłam do niego maila, mam na ekranie CRM-a. Dopisuję konkretne informacje o tym kliencie, dopisuję to od razu w CRM-ie. Idę na spotkanie z klientem, robię notatkę w CRM-ie. Bądź naprawdę dopuszczam old school, że tak powiem, że ktoś robi ręcznie notatki. Okej, okay, jak najbardziej, ale potem trzeba je wprowadzić do CRM-a, więc będzie miał podwójną robotę. Chyba, że ma CRM-a, gdzie może na iPadzie. Pisać. Natomiast to już są, to już są rozwiązania, rozwiązania wyższe. Ale jeszcze jest jedna bardzo ważna rzecz, którą koniecznie ja, ja chcę, nie, żeby ona wybrzmiała tutaj. Bardzo ważnym elementem jest to, bo zauważyłem, że często klienci koncentrują się na funkcjonalnościach systemu. Tak. Ok, to jest Musi super, jak aplikacja najbaś... mobilna. Ale najpierw ustalmy sobie, jakie cele mamy do zrealizowania w tych procesach i w czym ma nam pomóc ten CRM. Ustalmy sobie jakie dzisiaj mamy problemy, konkretne problemy do rozwiązania w dziale handlowym i jak te problemy ma nam ten CRM pomóc rozwiązać. I dopiero na to nakładajmy konkretne funkcjonalności, które pomogą nam to zrobić. Jeżeli to wdrożenie oprzemy na tych celach i oprzemy na tych problemach do rozwiązania, to naprawdę będziemy mieli po prostu konkretny fundament i drogowskaz jak to zrobić. Bo jeżeli będziemy wybierać funkcjonalności, a chcielibyśmy, żeby była automatyzacja, potrzebujemy aplikację mobilną. A właściwie handlowcy pracują z biura, no ale wiesz, to tak, mają telefony, przydałaby się, tak? Nie ma sensu. Po, wiesz, podążamy wtedy tak naprawdę po omacku, bo Po co te funkcjonalności? W czym mają pomóc? Nie wiemy. A czy funkcjonalności z mojej perspektywy wydzielają jakieś tak dziwne poczucie satysfakcji, dopamina funkcjonalności, ale tu umyka sam cel, tak, sens wdrożenia, po co my to w ogóle umyka robimy? Umyka ten fundament. Moi drodzy, Filip jest bardzo mądry. <noise> Jak widzicie zresztą... To był obiecany żart na koniec. <noise> wy Wymądrza się tutaj strasznie. W związku z tym mam do Was serdeczną prośbę. Sprawdźmy umiejętności i wiedzę Filipa. Tutaj poniżej w filmie, ja się z nim na to nie umówiłem, <noise> nie. właśnie siedzi taki trochę Ale zdziwiony. Ale umówił się na żart na koniec. <noise> tutaj pod filmem bardzo proszę, napiszcie dowolne pytanie dotyczące systemów CRM. Im trudniejsze, tym lepiej. I... I teraz Filip, rzucam Ci wyzwanie, że na swoim kanale nagrasz odpowiedź na te pytania, które będą pod tym filmem. O, dobra. Podejmujesz rękawice? Podejmuję rękawice. Nawet jeżeli ja tam napiszę pytania? Niektóre? Tak. <laughs> Nawet jeżeli Ty napiszesz pytania? Dobrze. Piszemy pytania i nagramy materiał na Wise y Tools odpowiedzi na pytania. Tak. Zrobimy z tego wtedy podręcznik. Ten odcinek, mam, mam, mam taką nadzieję, że zostawia was z częścią odpowiedzi. Być może niektórzy z was zauważyli błędy podczas wdrożeń systemów CRM w waszych działach handlowych. Eee, oczywiście nie omówiliśmy tutaj całego zagadnienia. Ono jest nieskończenie bardziej głębokie, ma nieskończenie więcej odcieni szarości. Eee, to Dobre jest... kilka godzin materiału mogłoby z tego powstać. Tak, kilkanaście. Każdą z funkcji analitycznej, zarządzania moglibyśmy rozłożyć na dziesiątki czynników pierwszych i... I właśnie, ale nie taki był cel tego materiału. Cel, cel tego materiału i pewnie miniatura, którą zobaczyliście, przyciągnęła tych, którzy wdrażali CRM i to nie poszło e, najlepiej. Więc teraz z, zróbmy z tego drugi wartościowy materiał, ale oparty na waszych pytaniach. Im lepsze będą to pytania, im bardziej w punkt, im bardziej na przykład wprost zapytacie o sytuację w waszej firmie i zapytacie, jakie powinno być rozwiązanie, tym lepszy będzie materiał, który nagra Filip. E, Wyzwanie czym... podjęte. Z czym chciałbyś zostawić, z jaką myślą chciałbyś zostawić naszych widzów dzisiaj? Koniecznie z tym, żeby naprawdę przyjrzeli się temu, jakie cele mają do zrealizowania i jakie problemy ma pomóc rozwiązać CRM. Bo uważam, że to jest fundament, od którego każdy, kto dzisiaj albo chciałby naprawić CRM-a, albo chciałby wdrożyć, powinien zacząć. I naprawdę chciałbym, żebyśmy, żebyśmy z, tym, z tym zostali. Nie funkcjonalności, a problemy, które mamy rozwiązać, bądź dzisiaj ten CRM nam nie rozwiązuje, bądź nowy ma nam pomóc rozwiązać i cele, jakie mamy do zrealizowania. I to uważam, że będzie naprawdę dobry początek do tego, żeby zacząć myśleć o, o systemie CRM. Świetnie. Filip, Tobie bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję również. Wam, drodzy widzowie, również niesamowicie dziękuję za obejrzenie materiału, bo teraz te słowa słuchają i oglądają tylko ci, którzy naprawdę. Eee, lubią nasz kanał. A może Filip się wam spodobał? Nie wiem. Eee, w każdym razie dziękuję, że tu jesteście. Do zobaczenia w kolejnym materiale, w kolejną środę Kłaniam się nisko. Cześć. Dziękuję, do zobaczenia, cześć.